can't have you. I don't want you to have anyone. Witajcie w nowym vlogu, witam was na stacji benzynowej. Dzisiaj w ogóle nie miałam nagrywać, ej, czy moja czapka jest krzywo? Ale jakoś tak patrzę, mam aparat, więc nagram. Oj, żebym za dużo nie wlała. Dla osób, które nie wiedzą, czemu sypianie, mam deprogramator. I wystarczy, że o tym nie powiem w jakimś filmie, od razu mam komentarze. Czemu tak bełkoczysz albo? Czy wiesz, że zeplenisz? Tak, kochani. Życie youtubera to nie bajka. Oto teatr szekspirowski, już wam go kiedyś pokazywałam. A to ja. Idę na śniadanie. Zaplanowałam sobie, że końcówka roku będzie spokojna, ponieważ listopad i grudzień mnie po prostu wykończyły. To dzisiaj mam wolne i taki miły dzionek. Więc idę na pyszne śniadanie do fajnego bistro, w którym bardzo, bardzo, bardzo dawno nie byłam. W szekspirowskim też dawno nie byłam. A tutaj o tym obiekcie mowa. Więc tak, moi mili, piszcie na dole, jak spędzacie ostatni dzień roku, czy jesteście w pracy, czy sobie zrobiliście wolne. No i oczywiście, jakie plany na Sylwka. U mnie nie jest to tajemnicą, więc wam powiem. Domówka z moimi przyjaciółmi, z moją paczką z liceum, z którą, no, jak powiem, ile lat się znamy, to wyjdzie, ile lat mam naprawdę. Więc powiem tylko, że znamy się wiele lat. I przyjaźnimy. Więc taka domówka i taki, jak to się mówi, taki zrzutkowy sylwester, że każdy coś przynosi. I nie wiem, czy może jakąś sałatkę jeszcze skręcę, albo może jakieś koreczki. Zobaczymy, zobaczymy. Więc jeszcze czekają mnie zakupy. A w ostatni dzień roku zawsze są mega kolejki w sklepach. Więc jak będę wracać z tego śniadanka, to pójdę na zakupy. Tutaj za mną ulica Ogarna i za chwilę będę w środku. Oczywiście jestem spóźniona jak zawsze. Zobaczcie, jakie małe mi dali kiełbaski. Ja nie wiem, czy ja wyglądam na osobę, która lubi takie małe. O, a tutaj proszę, koleżanka, jak dostała. A tu w ogóle nie ma kiełbaski za karę. A tu w ogóle nie ma nic. Herbatę mam. Herbatę ma. Helbata. Smacznego. Tak mówią, potem rezygnują w połowie. O, panie. Panie, a cukier jest, pani? Cukier jest. Cukier jest. Kiełbaski. Ma pan cukera. Lato, lato. Pięknie jest. Co mam zrobić? Godzina 13. I tak mówię sobie, dobra, w drodze do domu skoczę, do Lidla, żebyśmy mieli z głowy już zakupy. Wrzuciłam w Navi Lidl, odrzuciłam te wszystkie, gdzie była informacja, że zatłoczony, w ogóle tu mi jest gorąco. I przyjechałam do takiego Lidla, gdzie nie było informacji, że jest zatłoczony i ja wiem, że tutaj zawsze jest tak mniej ludzi, mniej samochodów. Normalnie tak jest, ale dzisiaj, co się wydarzyło z moją grzywką? Dzisiaj to, co się tutaj wydarzyło, wow, prawie nic nie było. Oczywiście nie było naczosów. Były dwa ostatnie bociany. Kto wie, co to jest bocian? To jest odkrycie 2019 roku. Czy ktoś wie, co to jest bocian? Także, no co, chipsy przebrane, w ogóle warzywa przebrane, masakra. To, co miałam kupić, to kupiłam. No, doprawdy właśnie nie wszystko, no ale ostatnio w ogóle mam wrażenie, że ciągle o tym mówię, że coś mi wykupili. I w Hamburgu tak było. I na vlogmasie, nie wiem czy pamiętacie, jak szukałam laski wanilii. W każdym razie szalony dzień. Ja nie lubię takich, w takie dni przychodzić do sklepu, mnie to mega stresuje. Te panie na kasach po prostu tak szybko kasują, że ja nie zdążę się spakować. Zdecydowanie wolę być z mężem albo... No ogólnie nie lubię być sama w sklepach, bo bez kitu odczuwam lekki stres. Czy wy też tak macie, że wszyscy tak szybko, szybko te tłumy, każdy chce... Szybko zrobić te zakupy i w ogóle aż mam wypieki na twarzy. Więc mam nadzieję, że nie będzie teraz korka. Cisnę do domku. Jeszcze trzeba z psem wyskoczyć do weta. Nie wiem, czy to mi przypadnie ten obowiązek. Ale zmęczyły mnie te zakupy. Chociaż byłam w tym sklepie może, nie wiem, z 12 minut plus kolejka. No to 25. więc tak. Nie mam jeszcze pomysłu dzisiaj na stylizację. Muszę obdzwonić dziewczyny, w co się ubierają. A więc... Zobaczymy. Już mi
myślałam, że dzisiaj w ogóle nie będę musiała dotykać komputera, bo taki był zamysł dzisiejszego dnia, żeby na maksa odpocząć, ale trzeba przecież, jest ostatni miesiąc, trzeba wpisać odczyty gazu i energii. Czy wy też robicie takie rzeczy, czy macie rozliczenie rzeczywiste, czy w tym ryczałcie płacicie? Dajcie znać. Mnie w zeszłym roku, może to pamiętacie, bo nawet chyba na Insta o tym mówiłam, bo wiem, że jedna z was pracuje w energii i mi poradziła, co robić. Przemiła dziewczyna, jak to oglądasz, to dziękuję raz jeszcze. Miałam, słuchajcie, właśnie nie miałam tego rozliczenia rzeczywistego, tylko tę prognozę i na koniec roku dostałam takie wyrównanie za prąd, że myślałam, że się przekręcę, więc teraz wolę rzeczywiste i co miesiąc to, co płacę, jakby no płacę za zużycie. Więc no jestem bardzo ciekawa, jak wy się rozliczacie za media. Tak, zdjęcia są zrobione, właśnie tych liczników, także trzeba się zalogować. No wiadomo, że co 5 minut, no ale wiecie. Miałbyś bez kompa, miałbyś taki miły dzień i... Znaczy jest miły, ale... Ale jednak coś tam trzeba zrobić na tym kompie. Poza tym, ja głupia, będę musiała jeszcze ten film zmontować. O, ja głupia! Nie mam pojęcia, w co się ubrać, chociaż rozmawiałam dzisiaj z moją psiapsi. Ona mówiła, że spódniczka i bluzka taka imprezowa, jakaś tam brokatowa, więc nie wiem, czy też tak się nie ubiorę. Mam piękną sukienkę, taką czerwoną w cekiny, ale ona jest idealna do jakiegoś klubu, może jakąś imprezę karnawałową, więc chyba nie można jej zakładać. Ona poza tym ma ogromny dekolt, ogromny. Masakra, aż taki za duży dla mnie. Jeszcze wam chciałam powiedzieć, że dzisiaj moja koleżanka pokazywała mi swojego Apple Watcha. Tak piękny, nowy, po prostu piękny, nowy w sensie, że najnowsza wersja. I przypomniał mi się, że u nas w domu jest Apple Watch starego, którego ja mu kupiłam i on go mega rzadko nosi, więc zaraz go zrestartujemy, ja sobie go połączę ze swoim telefonem i ponoszę przez parę dni. Jak mi się spodoba, to może też sobie kupię takiego nowego, a może tego, wiecie, sobie przywłaszczę. No przecież w małżeństwie wszystko jest wspólne, co nie? Wiadomo, jest, żeby on tylko moich torebek nie zaczął nosić. Luisku, dawno cię nie było. Dzień dobry. Luizek troszeczkę jest chorutki, ale tylko troszeczkę. Tak, byłeś u doktora dzisiaj? Dostałeś zastrzyk i teraz się regenerujesz. My mamy to szczęście, że nasz pies w ogóle nie boi się petard, w ogóle nie reaguje na nie, są mu totalnie obojętne. Tak, Luisku? Nie mam się w co ubrać, bez kitu. I tak się zastanawiam, czy założyć czarne body, na przykład to z Zary, z takimi jakby frędzlami tutaj, ze spódniczką. Gdzieś miałam taką brokatową. Ej! Odkryłam coś lepszego. Mam jeszcze taką spódniczkę z mojito. Ona jest jakieś, nie wiem, albo czarne rajstopy, ta spódnica i to body. Czy pójść jednak w te cekiny? Co robić? Co robić? Wiecie, niby domówka, ale Sylwester jest tylko raz w roku. I na pewno zabiorę moją malutką, słodziutką torebeczkę z Victoria's Secret, którą dostałam ze Stanów w prezencie od bardzo wyjątkowej osoby. I bardzo mi się podoba ta torebka. I miałam ją w sumie tylko raz chyba, a może dwa. Więc nie wiem, nie wiem. Jak wy się ubieracie na domówki? No ja wiem, że moje przyjaciółki na pewno będą odstrzelone, więc w tym będzie mi na pewno bardzo, bardzo wygodnie. Taka spódnica, wiecie, z wysokim stanem, ale mało tutaj się będzie błyszczeć. W sumie ma więcej takich imprezowych, ale tam jest bałagan na tej półce na dole. Już pamiętacie, jak sprzątałam? Przed samymi świętami. Tu mam wszystko pięknie ułożone, ale już ta jedna półka na dole jest zabałaganiona. Ale tam też, że tam również leżą dwie rzeczy, których potrzebuję do nagrania filmu. Takiego bardzo specjalnego odcinka. Kretka go wymyśliła. I myślę, że on będzie w styczniu. Naprawdę fajny. No mam nadzieję. A, ta sukienka. Muszę wam ją pokazać. Ona jest tutaj. Ej, mam jeszcze tą z lupa fajną w sumie. Chociaż ona nie ma cekinów. O ta,
ale z ciepła, a mi jest wiecznie zimno. Ale na czarno, na Sylwka cała czarna, chyba bym wolała czarne body i spódnicę. O, ta sukienka. Tylko do niej ta torebka chyba średnio pasuje. No wiecie, ja torebkę i tak odłożę gdzieś tam w kuchni na blacie i nie będę z nią imprezować i tańczyć w dużym pokoju. Ale nie wiem, zaraz ją przymierzę i się zastanowię, czy nie jest zbyt taka, no właśnie zbyt jak na domówkę. Słaby był ten strój ze spódnicą i założę chyba sukienkę, w której myślałam, że nie pójdę. Bo ona jest naprawdę piękna, a nie będę miała chyba już okazji, żeby ją założyć. Bo jest takiego grubego weluru, więc jest dość ciepła. Włosy sobie pewnie wezmę tak do przodu. Na ustach mam taki kolor... to nie jest czerwień. Jak go nazwać? Oczywiście zostawię deprogramator w domu. No bo wiecie, będę pewnie przez całą noc jeść. Jak to w Sylwestra. Szczególnie, że gospodyni to jest najlepsza kucharka? Najlepsza gospodyni z naszego towarzystwa. A tam stoi żelazko w ogóle, ale beka. A szukałam go ostatnio. No. Więc zaraz wam pokażę tę sukienkę, jak ona wygląda. I ona jest właśnie fajna jest. Taka... Kupiłam ją w lumpie z Zary. Jezu, to światło tutaj. No sorry. Brakuje mi tutaj lampki. Zwykła, mała, czarna. Nie pamiętam, w czym ja byłam w zeszłym roku ubrana u nas na domówce, muszę sprawdzić, ale w końcu mam ten naszyjnik taki z Lilu, z literą A, bo nie mogę znaleźć, mam taki fajny z sercem ze Swarowskiego, z cyrku Niemiec, nie mogę go znaleźć, a muszę usiąść, do czego? Do zmontowania tego filmu, bo zaraz się tutaj, wiecie, rozgadam i nic będą z publikacji dziś wieczorem. Dobra. Makijaż jeszcze nie jest zrobiony, muszę go poprawić. Zrobiłam sobie przed chwilą fajne foto, więc wrzucę wam na Insta, może z jakimiś życzeniami. O, tam lampa w tle. I co? I tyle. Także taka, wiecie, sukienka. Niby skromna, ale ma coś sobie. Przez to, że ona ma taki dekolt głęboki, ale trochę taki zakamuflowany. Fajnie to wygląda, moim zdaniem. Więc cekiny, może za rok pójdziemy na jakiś bal, to wtedy będą cekiny, a może nie, zobaczymy. Ja ogólnie, ja lubię bardzo imprezy sylwestrowe i domówki, i takie właśnie wielkie bale, ale wszystko zależy od tego, na co mamy ochotę w danym roku, jaki mieliśmy rok. Ten rok dał nam bardzo mocno w pupę. Był pełen wspaniałych sukcesów, ale też mega porażek i takich rzeczy od losu niefajnych, których nikt nie przewidział. Ale wiecie, wszystko było po coś. Więc czekam na kolejny rok, nowe wyzwania, nowe sukcesy i jak najmniej porażek, bo ja już swoje lekcje wyciągnęłam, już wystarczy. No ale jak coś się wydarzy, to wiadomo, że stawię temu czoła, bo ja naprawdę się już chyba niczego nie boję. Tego też wam życzę, żebyście się niczego nie bali. No i żeby po prostu 2020 był taki, jak wy tego chcecie. Nie będę wam życzyć konkretnej rzeczy, bo wy sami wiecie, co jest dla was najlepsze. Więc spełnienia tego, co macie w głowach i w sercach. Po prostu. Wam życzę, kochani, także idę ten makijaż sobie poprawić i przyszykować jeszcze sałatkę, cacyki, parę takich rzeczy. Ale zanim to siadam do kompa i szybko montuję. Trzymajcie się, moi kochani, wszystkiego dobrego i widzimy się w nowym roku. Na kanale Vloglola. My wszyscy, a może nawet będzie nas więcej. Trzymajcie się, moi kochani! Wypiję dzisiaj wasze zdrówko. Pa!